Popatrzmy. Na tablicy znajduje się trójkąt, ale to nie jest byle jaki trójkąt, ponieważ widzimy, że bok AB jest taki sam jak bok AC, czyli mamy dwa boki, które są identyczne. I w przypadku, gdy mamy dwa identyczne boki w trójkącie, to taki trójkąt nazywa się trójkątem równoramiennym. To jest trójkąt. Trójkąt. Równo. Równo. Ramienne. Ra. Równoramienny. Czyli trójkąt równoramienny to jest taki trójkąt, który ma co najmniej dwa boki takiej samej długości. Równoramienny. I teraz popatrzmy, ta nazwa również wskazuje, jak będą nazywały się te dwa boki. Równoramienny, te dwa boki są równe, czyli to będą ramiona naszego trójkąta, a ten tutaj trzeci bok, zakładam, że jego długość jest tutaj inna od tych dwóch boków, nazywa się y, podstawą. I teraz to, co będziemy chcieli zrobić w tej lekcji, to będziemy chcieli udowodnić, że w takim przypadku, gdy mamy trójkąt równoramienny, to kąty przy podstawie są identyczne. Czyli to jest nasza podstawa, więc kąty przy podstawie to są te dwa kąty. Czyli y, zapiszę to w formie polecenia. O, udowodnij, udo, udowodni, Chcemy udowodnić, że kąt ABC, powiedziałem, że jest identyczny do tego kąta i można to powiedzieć y, również w takim języku matematycznym, że ten kąt jest przystający do kąta ACB. I w jaki sposób możemy sobie to udowodnić? Popatrzmy. Najpierw podzielmy sobie podstawę, czyli odcinek BC na dwa równe odcinki, czyli stawiamy punkt D w takim miejscu, że odległość od punktu B do punktu D jest taka sama jak odległość od punktu D do punktu C, czyli te dwa odcinki są takie same, oznaczymy o tutaj w ten sposób. Czyli widzimy, że ten odcinek jest taki sam jak ten odcinek, odcinek BD jest taki sam jak odcinek D. C. Kolejnym krokiem będzie połączenie wierzchołka A z tym punktem D i popatrzmy co teraz się stanie. Możemy zaobserwować, że powstały nam dwa trójkąty. E, dwa trójkąty i teraz e, popatrzmy. Ten odcinek, który narysowaliśmy jest bokiem, który jest wspólny dla trójkąta e, ABD oraz dla trójkąta ACD. Czyli możemy zaznaczyć sobie to w ten sposób. I e, co to nam daje? To e, daje nam informację, że te dwa trójkąty są przystające. Dlaczego? Ponieważ boki jednego trójkąta są identyczne jak odpowiednie boki drugiego trójkąta. I e, to jest cecha bok bok bok. Czyli zapiszemy sobie, że trójkąt ABD, to jest tutaj ten trójkąt ABD, ten trójkąt jest przystający do trójkąta ACD. ACD. I co? A no właśnie, zapiszemy sobie tutaj, z jakiej cechy korzystaliśmy. Bok, bok, bok. I co daje nam informacja o tym, że te dwa trójkąty są przystające? Dwa trójkąty są przystające, to znaczy, że są identyczne, że boki jednego trójkąta są identyczne jak odpowiednie boki drugiego trójkąta i tak samo z kątami. Kąty jednego trójkąta są identyczne jak odpowiednie kąty drugiego trójkąta. I popatrzmy, ten kąt ma swój odpowiednik w drugim trójkącie i jest nim ten kąt, ponieważ popatrzmy, te dwa kąty znajdują się naprzeciw tego wspólnego tutaj boku, który oznaczyliśmy tutaj trzema kreseczkami, czyli kąt ABD ABD jest przystający do kąta ACD. ACD. I to właśnie chcieliśmy uzasadnić i to pokazaliśmy, koniec naszego uzasadniania, czyli pamiętajmy, że jeśli mamy do czynienia z trójkątem równoramiennym, to kąty przy podstawie, podstawa to jest tutaj w tym przypadku ten e, bok, a ramiona to są właśnie te boki, które mają identyczną długość, to te kąty przy podstawie są identyczne, czyli mają taką samą miarę. Spróbujmy teraz spojrzeć na to wszystko z troszeczkę innej strony. Narysujemy sobie w tym celu trójkąt. Potrzebuję tylko chwili. O, mamy trójkąt. Oznaczą tutaj wierzchołki tego trójkąta. Tutaj będziemy mieli A, tutaj B, tutaj C. I y, moje pytanie brzmi tak. Co by było w sytuacji, gdybyśmy wiedzieli, że ten kąt jest taki sam jak ten kąt? Czy moglibyśmy od razu wysnuć taki wniosek, że te dwa boki tego trójkąta są identyczne? I to będzie tutaj nasze polecenie. Ja tutaj oddzielę ten rysunek od tego, żebyśmy wiedzieli, że mamy inny problem i zapiszę to znowu w formie polecenia. Będziemy chcieli teraz udowodnić, udowodnić. Chcemy udowodnić, że w przypadku, gdy wiemy, że dwa kąty są identyczne, to te dwa boki y, są takie same. Czyli chcemy udowodnić, że odcinek AC jest przystający do odcinka AB. Moglibyśmy to również zapisać w, to, w troszeczkę innej formie, że mielibyśmy pokaz, że, pokazać, że y, o, długość odcinka AC jest taka sama jak długość odcinka AB. W celu udowodnienia tutaj tych zależności przenieśmy się do wierzchołka A i wyobraźmy sobie sytuację, że zrzucamy stąd kamień, swobodnie zrzucamy kamień. To tor lotu tego kamienia będzie wyznaczony tutaj przez taki odcinek. On będzie leciał swobodnie, czyli tor lotu będzie taką prostą linią na no akurat ten poprowadziliśmy sobie linię z tego punktu do tego miejsca, więc mamy odcinek i miejsce, w którym spadł ten kamień, oznaczymy sobie jako punkt D. I ten odcinek jest niczym innym jak wysokością tego trójkąta. Wiemy, że wysokość pada tutaj pod kątem prostym, czyli zrzucamy kamień swobodnie, więc tor jego lotu będzie prosto padły tutaj do tej podstawy. Możemy zaobserwować, że tor lotu tego kamienia podzielił nam dwa trójkąty podzielił nam ten trójkąt na dwa trójkąty. I co widzimy? Ten kąt jest taki sam jak ten kąt. Ten kąt jest taki sam jak ten kąt. I widzimy, że przy okazji ten tor lotu jest również bokiem trójkąta ABD oraz trójkąta ACD, czyli ten bok jest wspólny dla tych dwóch trójkątów. I możemy y, teraz sobie to zapisać, co zrobiliśmy. Skonstruowaliśmy. 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 Odcinek A. D taki, że ten odcinek AD, bo to jest bardzo ważne, musimy sobie to zapisać, że odcinek AD jest prostopadły do odcinka BC. I co to nam daje? To daje nam to, że te dwa trójkąty są jakie? Są przystające. Dlaczego? Ponieważ będziemy korzystali tutaj z cechy kąt, kąt, bok. Te dwa kąty i ten bok są identyczne jak odpowiednie kąty i bok tutaj w tym trójkącie. Czyli trójkąt ABD jest przystający do trójkąta AC. D. I korzystaliśmy tutaj z cechy kąt, kąt, bok. A co niesie za sobą przystawanie dwóch trójkątów? To, że te dwa trójkąty są identyczne. To znaczy, że kąty tego e, trójkąta są identyczne jak odpowiednie kąty tego trójkąta i tak samo boki, boki tego trójkąta są identyczne jak odpowiednie boki tego trójkąta. Tak więc... Popatrzmy. No wiemy, że ten bok jest wspólny dla tych dwóch trójkątów, a teraz ten bok. Ten bok znajduje się naprzeciw kąta prostego, więc odpowiedni bok w tym trójkącie to będzie również ten bok. Możemy również iść dalej. Ten bok znajduje się naprzeciw nieoznakowanego kąta, czyli tutaj oznaczymy sobie to trzema kreseczkami i ten bok ma swój odpowiednik w tym trójkącie i jest to tutaj ten bok. I yy, te dwa trójkąty są identyczne, czyli jaki możemy wyciągnąć wniosek? No już to nawet pokazaliśmy. Pokazaliśmy, że yy, odcinek AC jest taki sam jak odcinek AB, czyli zapiszmy sobie tutaj ten wniosek. W gruncie rzeczy mieliśmy to udowodnić i już to pokazaliśmy. Odcinek AB jest przystający do odcinka AC. I podsumujmy sobie wszystko, co zrobiliśmy w tej lekcji. Jeśli będziemy mieli do czynienia z trójkątem równoramiennym, czyli takim, w którym dwa boki są identyczne, to kąty przy podstawie mają takie same miary. A gdybyśmy mieli do czynienia z trójkątem, w którym dwa e, kąty są identyczne, to moglibyśmy wyciągnąć wniosek, że tutaj e, ten odcinek, który znajduje się zarówno przy jednym i przy drugim kącie to jest podstawa, a pozostałe odcinki tutaj są identyczne i te odcinki tutaj nazywają się ramionami. Te dwa boki takie same to są ramiona, a trzeci bo to jest podstawa i mam nadzieję, że to będzie przydatne, będziemy z tego korzystali w kilku kolejnych lekcjach.